22 stycznia 2014 rok, godzina 5:00, Austria. Autostrada 22 i Adam sobie śmiga. Zjeżdżając od Brennero, tam na 60 troszeczkę mnie przytrzymało, dwa przewężenia, ale dajemy radę, 300 km do miejsca rozładunku, no może być troszeczkę więcej, bo ja tak zaznaczyłem miejscowość, a to jest tam gdzieś troszkę w innym klimacie, troszeczkę dalej. Ile to wyjechaliśmy? 2 godziny, no 2 godziny wyjechane. Słuchajcie, rano mówiłem, że ja nie potrafię wyjechać z jedną koszulką, z jedną parą spodni na tyłku i dlatego tyle tych torb, takich rzeczy. Muszę po prostu, opowiem wam sytuację. Jak jeździłem Liaską kiedyś w Niemczech tankowałem paliwo i co się stało? Stałem przy zbiorniku i pistolet zamiast się wyłączyć, było takie ciśnienie, bo to był gruby pistolet, odbił wyskakując ze zbiornika na zamkniętej rączce. Wyobraźcie sobie, co się stało ze mną, skoro ten pistolet wyskakując całym ciśnieniem luchnął w moją stronę. Oj, pamiętam to, jak ja byłem wtedy zły, jak ja byłem wtedy śmierdzący, jak ja śmierdziałem ropą. Masakra. Wszystkie ręczniki, które w toalecie były, chyba zużyłem, próbując coś z tym zrobić. No nie dało rady, coś tam jakoś, ale śmierdziałem, no niesamowicie. Miałem wtedy tylko jedną parę spodni, jechałem na Zagłębie, miałem na kółku wrócić i od tamtej pory powiedziałem, gdybym nawet miał teraz do Berlina jechać, mają jakieś spodnie, czy to dresowe, czy to sztruksy, czy to cokolwiek, wycierusy, cokolwiek ma leżeć, nie pojadę z jedną parą. Nauczka. Różne są przygody, pękną spodnie, rozprują się, usmaruje smarem, nieświadom, że takie coś nastąpiło, bo się zdziwisz, a i co teraz, no. I następna rzecz, potrafię się pocić, mój organizm często zagrzewa wodę w układzie i ja muszę mieć więcej koszulek, muszę mieć nie, na pewno nie jedną. Słuchajcie, koleżanka wczoraj, która zawitała na Facebooka, napisała, że również jeździ renówką i zauważyła, bo to było takie zdjęcie, coś takiego, zauważyła te dwa klawisze, zapytała się, do czego one służą. Po prostu jestem przerażony, jak wy posiadacie, jaką wy posiadacie wiedzę. No nie zdążyła chyba kliknąć i zaraz już w kolejności były odpowiedzi. Jak najbardziej, górny przycisk zegarem do uruchomienia tempomatu. Silniczek na dole wciskamy i jak ciągnik posiada naczepę silosem lub jakąś wannę, gdzie jest hydraulika, gdzie wymaga pompa obrotów, wtedy uruchamiamy silniczek R+, S- zwiększamy obroty, no tak zwanych przystawek, które są zamontowane przy ciągniku. Teraz wam pokażę, jak to działa w uruchomieniu na tempomacie. Uruchomiłem, pod spodem zaznaczyło kilometry i kreseczki, bo nie jest potwierdzone. W tym momencie tutaj mamy plus, minus, jedziemy z prędkością 82 na godzinę i teraz wciskam, moi mili, wciskam plus i co się dzieje? Wskakuje taka prędkość, jaką jechałem i teraz plusem, w zależności od potrzeby, proszę bardzo, zwiększam, minusem odejmuję, a że przede mną się tam człapią, jadą z 80 może 3 lub 4, bo widzę, że ich dochodzę na 85, no to sobie ustawimy 84, jak będę się zbliżał, to odpuszczę i widzę, że się zbliżam, to wskoczymy na 83 i dalej się zbliżam,
82 i za chwilę będę 43 jechał. No i do tego dojdzie. No może niestety wyhamować i urządzenie na swoje miejsce schować. Zwężenie do jednego pasa. Takie właśnie miałem zwężki u góry zjeżdżając z Brennero i się tam działo. O, panie kolego Słowaku, stopa nie masz jednego z lewej strony. To aż dwie żarówki ci się spaliły. Aż niemożliwe, aż niemożliwe. Hamujemy, hamujemy, awaryjki uruchamiamy, żeby z tyłu wiedzieli. Taka sama sytuacja była. U góry po prostu nie mogli się przetasować, nie mogli się zmieścić, natężenie było troszkę większe, więcej tych osobówek szło. To jest godzina 8.55, to było gdzieś tak po 7.00, jechali do pracy, no i tak musieli się przetasować. Do rozładunku 240 km. Oby nam Milano tylko pozwoliło przejechać bez jakichś tam przygód, zatwardzeń. Bo to mamy 9, 3 godziny, 12 plus pauza, 13. No mam nadzieję, że będą już po kluskach, że już pojadą do pracy. To wtedy jakoś przemkniemy. A będziemy nagrywać, to zobaczymy jak tam się przedstawia Milano. Powiem wam, że w Volvie jak jechałem, ja nie wiem, może to jest jakieś, może Volvo też to mają, to jest kwestia zamówienia, bo w Volvie pod pedałem tutaj się czuje takie, w Renówce czuje się takie pod gazem, takie przełamanie, jakby nazwać to takie kliknięcie, pod jeszcze jak dodam gazu, takie jeszcze kliknięcie, jakby on się tam jeszcze dodatkowo wcisnął. I powiem wam, że Volvo posiadało to samo, taki jeszcze punkt dodatkowy, takie wciśnięcie, takie przejście, takie kliknięcie pod gazem, takie jeszcze jakby miało możliwość wejścia gdzieś tam dalej, takie, bo takie pod nogą się czuło, takie jeszcze klik, wchodziło głębiej, ale nie zmieniało tutaj, akurat w przypadku Volvo nie zmieniało nic, a tutaj w Renówce po wciśnięciu, o, takie jest kliknięcie, teraz dusiłem power i poszedł na powera, przełączył, przerzucił, tak? Odpuszczam te kliknięcie, odpuszcza, wchodzi normalną pracę, system, automat, nie zwiększa obrotów. No i tak to się przedstawia. No jakbym nie mógł stanąć wcześniej, oczywiście, że nie. Bo po co? Adam jak zas się to jedzie, jedzie i końca nie ma. 4.21. 4.21 do Pałzuni, no jakby nie było. 9 minut. Spisaliśmy się SMS-ami z kolegą Arturem Trakmaniakiem. Śmiga w tym kierunku, gdzie ja będę rozładowywał. To jedzie z gdzieś jakąś tam gwoździem czy czymś w szkole i dwa razy dziennie dopompowuje i jedzie. Tak nie wie, nie orientuje się, czy da radę z tamtej strony do Milano podjechać, czy nie. Ale napisał, żebym dał jemu znać. Oj kurczę, mogłem tutaj stanąć, nie było zakazu ani nic. Ajajajajajajajaj. I skończę. I mówię, jakbym gdzieś tam przy autostradzie stał albo coś, żebym dał znać, bo może na obu się uda spotkać. Jakby udało się jemu dojechać. No ale zobaczymy. Ja na razie jest godzina 11. To jeszcze mogę się spodziewać SMS-a z załadunkiem na dzień jutrzejszy. Wtedy niestety będę pedałował gdzieś pod miejsce załadunku. Tutaj bez SOS-a. Też bez SOS-a. No Adam.
jeszcze jeden taki numer 424. Jeszcze jeden bez SOS-a i niestety pikuje. Chodzi mi o zatoki. Mam 424. Tutaj ile? 1500 metrów, dupa uratowana Adama. 4,25. Cieszę się, podskakuję niesamowicie, zrobię 3 razy XL w globie. Renia się powiększy. Tysiąc metrów. Bardzo proszę z tym recyklingiem jechać gdzieś. No jedź, nie wygłupia się facet. No teraz to żeś mi normalnie. Przez ciebie muszę zerkać coraz częściej. No już chyba nie muszę, no. 4 minuty wjadę, czy nie wjadę. Tak, on jeszcze tutaj zacznie wjeżdżać na stację. Makaroncu, uciekaj, jedź sobie! A w tym kościółku tam w oddali, co widzicie, widać. W oddali, co widzicie, to ja tutaj stałem na weekend i byłem tam. O, gdzieś tutaj staniemy, miejsca jest od groma, nie komplikuj sobie, gościu, komplikuj. I ja byłem w tym kościółku, powiem wam, że nie. Adam, cofaj, chłopie, jedź, bo tu ktoś miał, i to konkretną laksę, oj, miał laksę. To niech sobie on tam ma. 4,27. Co jest? 4,27. No już wolę sobie tutaj stanąć gdzieś. O. Ja będę stał tam nad. Wyjdę i będę wdychał. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? O, półeczka niewypojemna, tak? Pięknie, ładnie, bo jest duża, przestrzenna. Tylko słuchajcie. Jest stopień. Jajcarze, żabiarze, jajcarze. Jest stopień, zobaczcie, ile mi wchodzi tu ręka, tak? Który, wiadomo, można położyć coś w regał, w szafkę, otwierając, nie wyjedzie, tak? No, też tak myślałem. Właśnie przed chwilą tam miałem głośniki do laptopa i podczas jazdy otworzyłem, chciałem coś tam sięgnąć. Wyleciał mi stąd głośnik, uderzył akurat na leżący aparat, którym w tym momencie nagrywam. Szczęście nieszczęściu, że tak to wygląda, jak wygląda, że mogę jeszcze nagrać. Słuchajcie, jajcarze, tutaj wkładam palce tyle, ale zobaczcie, tu coś jest. Widzicie? Zobaczycie to? Widzicie? Tu coś jest, nie wiem, przewody, cokolwiek, nie wiem, co tam jest. Jajcarze, a u góry luz. No to jeżeli tu nawet idą przewody, nie wiem, zgaduję teraz, co tu idzie, wiązka przewodów, coś zabudowanego, widzicie to? Zapalę może jeszcze jedno światło. Nie wiem, czy to światło coś da. Widzicie, o, w ten sposób? Jakiś tunel sobie położyli, nie będę tego dotykał i przez to teraz nawet cokolwiek wam pokażę, położę skorowic, proszę bardzo. Gdzie on leży? Zobaczcie, gdzie on leży. Ale nie można było tam? Nie można było tego zlikwidować, położyć do góry. Przecież tutaj do góry nikt nie tak nie pcha. Tu najważniejsze przy otwieraniu, żeby nie wyjechało. Ale patentos, żabos, pomysłos. I jest jak jest. No. I dobrze, że nie rozwaliłem sobie sprzętu do nagrywania, bo by to było gorsze. Ale co tam, Adam zawsze jakiś patent wymyśli. Powkładał.
No, tutaj teraz, proszę bardzo, włożymy, zablokujemy i nie narzekaj, chłopie, nie narzekaj, chłopie, tylko zawsze skorowić sobie jakieś musisz mieć ze sobą, formatu A4, twarda okładka i wszystko da radę. Jest, wejście jest, nic nie wyleci. Teraz tam upychaj, chłopie, i nie maruj. Smacznego. Już mnie oświeciło, co tam, już dosłowne słowa znaczeniu, oświeciło, co tam w środku jest w tej półeczce, no co może być, zgadnijcie, no. Lampki muszą być, no. Kurczę. A ja tam myślę, co to jest, jakaś wiązka przechodząca, patrzę, gdzie, w którą stronę. Ale tak się przychyliłem, coś tutaj robiłem, patrzę, no tak, lampki, no. No lampki muszą mieć jakieś tam z tyłu też miejsce, no i zrobili im miejsce. No już wszystko wiemy. Pauzunia wyrysowana. I czas popracować. Tak teraz spojrzałem, 3 auta z jednej firmy zjechały. No i ja można powiedzieć, że odkracałem. 2, a jedno było z lewej mojej strony. Dobra, wpuścił. Makaron mrugnął, żebym wjechał. Za sobóweczki oczywiście. Jestem w lekkim szoku. Dochodzę teraz do siebie. Słuchajcie, opowiem wam odnośnie tego, co mówiłem, że coś ich tam podzielił. Opowiem wam bajkę. Bajkę, która jest na faktach autentycznych. Posłuchajcie. W pewnej firmie pracował sobie pewien gość, który stażem już znaczył w tej firmie coś. Inni dochodzili, inni w tej firmie odchodzili, ale razem przebywali i jako kumple często ze sobą rozmawiali. Jak jeden gościu z tej opowieści odchodził, to jeden znajomy do niego zadzwonił, zadając jemu pytanie, kiedy maszynę przekażesz, dobrze, że nie powiedział, kochanie. A ten gość wnet odpowiada, hola, hola, nie tak szybko, basta od maszyny mej, bo ja nie wiem, czy odejść chcę. A na to powiada jego przyjaciel. Ale kierownik powiedział, że mam przyjąć tą maszynę, mój ty bracie. Więc powtórzył do niego kumpel miły, poczekamy, zobaczymy. W końcu gościu przejrzał na oczy i mówi, dosyć, dosyć, trzeba z tej firmy wyskoczyć. Zrobił, co pomyślał i przekazał maszynę swą. Koledze, moi mili, koledze, który pragnął niesamowicie ją. Przekazał więc maszynę i zapomniał o niej w jedną chwilę. 2 dni może po przekazaniu maszyny minęły, na roztelefonie pojawiają się znane numery. Więc odebrał ten, co przekazał, a w telefonie stary brachu powiada, a powiedz, mój ty bracie, dlaczego ty się zwolniłeś, wariacie? Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Najważniejsze, że teraz cieszy się tą
maszyną. Życzę jemu milionów kilometrów, to znaczy nie ja, tylko życzy ten kolega jemu milionów kilometrów i powiem jedno, życie dało mi kopa i ja nie szukam przyjaciół, jestem, myślę, nie ja, tylko tamten kolega jest komunikatywny i sobie radę da, po parkingach widać, co się wyczynia. Dla auta to nóż albo w plecy sprężyna. Jaja jak berety, no niestety, niestety. Morał z bajki wyciągnijcie sami. Trochę paskudna godzina na mijanie. Przejeżdżanie koło Milano. 11:45. Zaraz będą pędzić na kluski swe. Zaraz będzie się tutaj działo, oj działo, uciekamy, uciekamy, Adam, śmiało. Co tam kierunkowskaz włączył w lewo, co tam się dzieje? Też włączę, jakbyś włączył. A, osobówkę bierzesz. A, widzę, że się makaron spędził. Co, już się obudził? A, na pewno usłyszał, że o nim się mówi, dlatego się przebudził. Ale ty jesteś zakrętas, jaki ty jesteś zakrętas, albo ty chyba nie wiesz, gdzie masz zjechać w końcu, raz w lewo, raz w prawo. Wyłóż ten kierunkowskaz, ty oszołomie, ty. Zamontuj sobie, tak jak Renia ma takie coś, co robi tiki, 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 tak, a w lewo, a lewy kierunkowskaz, ty oszołomie, ty. Renia robi tak, riki tiki tiki tak, riki tiki tiki tak, skręcać czas. Buja, w prawo teraz kierunkowskaz powinieneś włączyć, no. No? Nie? No dobra, jedziemy dalej. A ja tu tak, coś mu tak za blisko na tej ogonówce siedzę. Buja, zjeżdżaj, bo nie ma czasu. No. No i tam będzie wychodziła ciężarówka. Będzie wychodziła ciężarówka. Nie schodzę. Nie schodzę, bo wejdę jej w drogę. Niech sobie wyskakuje. Bardzo proszę. Nie ma za co, makaroncu. Aha, miałem wam pokazać, tak? Dobra. Tak, i tak, i tak właśnie. No, i tak tu właśnie, w tym miejscu jesteśmy, proszę. Widzicie coś? W tym miejscu jesteśmy i na razie śmigamy. Na razie dajemy radę. Jest ok. Do rozładunku ileś tam zostało, jeszcze nie wiemy. Zaraz się dowiemy. Może będzie. 70 albo 60. Widzicie sami, troszeczkę odjechałem, tam wtedy było 70, no to 30 km od Milano odjechałem, no i 8 stopni, tak jak było, tak jest, ale nie pada, nie pada, jest ok. I tak już może zostać, nie wiem jak tam rozładunek, ale coś myślę, że tyłem. Mam spiętrowane palety. To tak bokiem, to tak nie za bardzo bym powiedział. Proponowałbym im rozładować to tyłem. Ale zobaczymy, jak dojedziemy. O, i tutaj kolegę z solóweczką wyprzedzę. Panie kolego, tutaj z solóweczki z Mercedesika. Pracujemy, pracujemy. Dokładnie kolego, pracujemy. No, bo tak właśnie tak widzę, mówię, kurde, lecisz, mówię, nie chcesz się rozpędzić, a wy w podwójnej obsadzie, to wy możecie sobie lajtowo. Tak, a mamy już tylko dwa załadunki i wracamy do domu, kurde. No to dobrze, dobrze, ja też mam niedaleko rzutkę, już
20 km mi zostało, ale co dalej, to nie wiem. Myślę, uda się, że coś na jutro będzie. Dobrze by było. No, my tutaj zaraz będziemy zjeżdżać, też nam zostało jeszcze 29 km do załaduneczku i powoli będziemy już też się zwijać do domu. A to dajecie radę więc podwójnej to, ale to tak chyba szybkie kółka, tak? Bo to tam z tym kurnikiem to nie za bardzo, co? No dokładnie, kolego. Z założenia zawsze ma być szybkie kółko, kurwa, wychodzi jak zawsze. A rozumiem, rozumiem. Czyli ten szczuplejszy na dole na siedzeniach, a ten potężniejszy u góry w korniku. Idź prosto. Za 4,5 km będę zjeżdżał i tak właśnie wyglądam jakiejś stacji paliwowej. Jakby tutaj mi nic nie znaleźli, nie dali. Bo niby do rozładunku 12 km, 4,2 do zjazdu. No to widzę, że po drugiej stronie mam stację paliwową. A widzę, że trochę rajek jest, by było gdzie stanąć. Nie wiem, czy widzicie. No jest dużo miejsc parkingowych. O, czyli jak u mnie nic nie znajdą, nie ogarną, no to będę próbował na tamtą stronę się dostać. To jest autogrill, ale już wiem, że niedaleko w razie czego stacja paliwowa. Zobaczcie, jak w oddali pięknie, ślicznie góry się prezentują. Prześliczny widok. Skręć w lewo. No dobrze, że 4,20, bo te 3,30 mi się po nocach śni. Ja tu kiedyś jechałem. Czy to jakieś takie déjà vu? Będziemy szukać firmy. Nie wiem jeszcze gdzie, ale ponoć ona gdzieś za miejscowością mieści się. Za miejscowością Burązo. Tylko czemu ja? Czy to Burązo będzie przepustowość miało? I czy będzie chciało przepuścić renóweczkę? Przecież to mała maszynka. Renault Premium 4,20, więc spokojnie. Renault Premium się zmieści. A może nie? Hamuj. Nic nie uderzyło? Nic nie uderzyło, czyli się zmieściło. Po 400 metrach skręć w prawo. I teraz, momento. Kariso. A widzicie, a tutaj ja mam skręcić w prawo. W prawo. Patrzcie, gościu, na znaki. Jak to znaki mówią? Skręć w prawo. Znak zarośnięty. Kuźna! Znak był zarośnięty, ale był nakaz jazdy ciężarówek w lewo. Dobra, wiem chyba o co tu chodzi, no pojedziemy w lewo. Jak jest nakaz, to ja nie będę tutaj świrował. Pojadę tak jak jest nakaz, ale też cholera zarośnięty.
Więc skręcił w prawo, bo przecież mogła być strzałka w lewo i w prawo, tak? Jakiś Artoni. Cicho, cicho. No jest. Firma. Musiałbym chyba tutaj się zameldować. A jak te bramy się otwierają? Czekajcie, czekajcie. Na pewno to są skrzydła, bo że elektroniczne, żeby one... Nie, tam są odbojniki, dobra. A, tam otworzy. Już wie o co. O co biega, o co kaman. Tylko jestem przejęty, jak to będzie rozładowywane. Boczkiem? O, w niejku. Kapo! No! 13 stopni. Nie wierzycie? Zobaczcie. 13 stopni. A jak? Coś wam muszę pokazać, bo nie wytrzymam. Aż muszę to uwiecznić, dopiero teraz, Mieciu? A co? Oj, Miecia spotkałem, a razem ładowaliśmy, znaczy razem ładowaliśmy. On ładował. On ładował przede mną i to dużo przede mną. Jak on wyjechał, czekajcie, miałem na 11, to on odjechał od rampy o 12, a ja wyjechałem z firmy 16:20, gdzieś w tych godzinach. Dlatego było takie zdziwienie, i się zapytałem, Mieciu, dopiero teraz? A tam będę musiał sobie cofnąć tutaj w te korytko, co widzicie. O, tam w dół muszę cofnąć, żeby tutaj się nie zakopać, nie zamotać. Dobrze, dobrze. Dobra. Idę drzwi otworzyć. A za oknem, moi mili, aż gębunia się cieszy. Zobaczcie. Zobaczcie. 16 stopni. Ha, 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 ale fajnie mam. Taki właśnie ładunek, jak teraz wiozłem. To są jakieś odpady. Oni sobie tutaj z nimi coś tam robią. Wózkiem już jeździ, zdejmuje. Tak więc już chwila zejdzie. Na razie nic nie mam, nadal cisza. A tutaj ładuje na grzbiet coś i jemu się wysypuje. Aż mała załadowana na maksa odpady. O. Ha. I tak to właśnie się ma. Rozładowałem. Jadę na miejsce Mietka, kolegi. I stanę, na razie nie mam żadnego zlecenia. Kolega Mieciu, gdzie ty jedziesz? Uważaj na mury, przyjacielu. No zaraz będę mu tutaj asekurował. Włączę radyjko. Mieciu, jesteś na radyjku? Tak, jestem. Mieciu, cofnij tak jak teraz prosto, będziesz musiał go inaczej wziąć, bo ja tutaj się nie wyrabiałem tak jak ty na prosto i odbijałem, tylko dałem go po łuku i wtedy wjechałem, wiesz, bo tam chyba się zamotasz. Cofaj na prosto do mnie, ja ci będę mówił. Dobrze idzie, dawaj. Prosto, cały czas trzymaj prosto. Tak, żebyś mógł się wywinąć, Mietku, w prawo, tak, po łuku, żebyś poszedł.
Dobrze, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze. Jeszcze mocniej, mocniej, śmiało, 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 śmiało mieć. Już chyba teraz nawet widzisz, nie? Dawaj, 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 dawaj. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Prostuj go teraz, prostuj. Prostuj. Idzie dobrze, idzie dobrze. No i jest okej. Okay. A podniosłeś ją trochę na czepę, Mietku? Tak, tego podjadę tam, to podniosę się gdzieś. Stój chwilę, podnieś do... Stój, stój, ja podlecę ci, dźwignę trochę, siedź, nawet nie wychodź. No jestem, jestem. Dobrze jest, dobrze. Dobrze, prosto ją pchaj, prosto. Tam swoją stronę, żebyś patrzał, bo tu z prawej to masz zapasu tyle, że ho, ho, ho. Tu z prawej masz zapasu i teraz z lewej tam tylko obserwuj, żeby ci tam chodziło i zostaw sobie miejsce na wyjście. 15:28. No i tak chyba się przeliczyłem, czekam za jakimś załadunkiem na jutro i możliwe, że będą z tego nici. A w międzyczasie trochę pucowania zrobiłem, chociaż to nie moje będzie auto. Zamontuję. O cicho, bo może coś tutaj... Przyszedł SMS do króla, może ja tutaj coś mówię, wysłałem SMS-a zapytaniem. No na razie nic, na razie nic. No to wniosek z tego, że trzeba będzie jechać na parking i czekać do jutra. I tak to bywa. Czekam, aż Mietek się wydostanie z dziury. No i razem pojedziemy. On też nie ma roboty i pojedziemy do autostrady i staniemy na autostradzie. Tam jest auto grill, to i prysznic. Powinien być... Pożegnałem się z kolegą Mieciem, on dostał ładunek na... On dostał ładunek na... w kierunku Torino. Jutro sobie podjedzie. Tam ma możliwość, ma 75 km do miejscowości. Mieciu, zdrówka, zdrówka życzę i do zobaczyska na szlaku. Dzięki wzajemnie, ale trzymaj się. O, uważaj, uważaj na pusto, co tu się dzieje, chłopie. Uważaj, bo zobacz, co ja zrobiłem z tą trawą. Okej, okej. Okej. I tak to właśnie się przedstawia. Rafaello, spójrz, co tu się dzieje. 13 stopni za oknem. Skręcić w lewo. Gość już szosówkę sobie wziął. I pomyka! Ale ja wiem, ja wiem. Wujek terrorysta Biladeniec 1 dopiero ci teraz podniósł ciśnienie tymi słowami. I chłopie, lepiej tam uważaj na tym stojaku, żeby w domu w końcu jak się rozpędzisz, zejdzie ci ta twoja terenówka z tego stojaka, jak pójdziesz, to i drzwi balkonowe nie pomogą. Dopiero siostra będzie się denerwować, że syn jej przez okno wyjechał. Jak ciepło i przyjemnie, to aż się chce ogarnąć w aucie. Jak śnieżyce, jak klapa, jak błoto, to jest nędza. Ale jak tylko jest takie słoneczko wyjdzie, to człowiekowi aż się chce. Może powiem tak. To wszystko, co mówiłem, to miało związek ze sprzątaniem kabiny, tak? No ale nie mówiłem, żeby umyć auto na parkingu. Proszę pana, co pan... Właśnie, bez przesady, bez przesady. Ładna rynówka, śliczna, piękna. W kabinie widziałem, też się błyszczy ślicznie, ładnie, no to okej. Okay. Ale, o widzę, idzie turysta z plecaczkiem, czyli prysznice są, trzeba będzie atakować. Ale nie miałem na myśli pucowania całego auta. Premia będzie na pewno. A jak? Spisałem się SMS-em z Arturem Trackmaniakiem.
napisał do mnie, jeżeli nic mi nie znajdą. A napisał tak. Przeczytam wam dokładnie. O. SMS-a. A sami sobie przeczytacie, wam pokażę. Wiadomości, skrzynka. Za 30 km będę w Italii. Oby nic ci nie znaleźli, to wieczorkiem się widzimy. A ja myślałem, że my, driverzy, powinniśmy sobie życzyć, obyś miał robotę i wracał do domu. A kolega Artur mówi, oby ci nic nie znaleźli, to wieczorkiem się widzimy. No może tak się to będzie zapowiadało, że dzisiaj się zobaczymy i zamienimy ze sobą parę słówek, pogadamy o starych rowerach. Na razie.